W dzisiejszym odcinku będzie o wielu rzeczach, ale najpierw radosna nowina. Pamiętacie mini bieżnię? Na początku nie działała, a teraz patrzcie, udało się, można sobie na niej na przykład chodzić albo po prostu się przesuwać na bok, jak zrobiłem to na początku. Przegapiłem tiketa, bo dostałem tylko 3 dni, miałem ją wysłać do Hiszpanii, a to spore przedsięwzięcie, bo to coś waży 30 kg i ta przesyłka dużo kosztuje. Ale okazało się tak, jak przewidywałem. Razem z Candytim żeśmy wzięli ją, rozpakowali, otworzyliśmy, rozbebeszyliśmy i przewód główny od zasilania po prostu się odłączył, bo wszystkie przewody były zamontowane na cewce i ona wyciągnęła przynajmniej ten. Zagięliśmy blaszkę, wszystko teraz działa. Można sobie chodzić, wtedy już się cieszyłem, teraz sobie mogę chodzić. Nie wiem, jak ją podłączyć tylko do aplikacji, bo aktualizacje się pozmieniały, ale szczęśliwy wynik całej tej podróży. Nie ma co? Przejdźmy do głównego tematu vloga. Czasami zdarza się pasmo nieszczęśliwych zdarzeń, z którym trzeba niestety walczyć. Ja walczę, zobaczcie. Dziury, które powstały po wywracających się statywach, musieliśmy dzisiaj wziąć i połatać, a jest ich dosyć sporo, nie tylko w tym pokoju. Tutaj są. Tutaj trochę nasmarkane, ale do zeszlifowania. Ale to nie największy problem, z jakim miałem ostatnio problem. Mam taką sytuację, że czekam na jedną rzecz od tygodnia, bo się okazało, że nie zmieściła się w paczkomacie, później przekierowane było na mój adres, potem z mojego adresu jest do zwrotu i teraz będę czekać do przyszłego tygodnia, żeby paczka do mnie dotarła z jedną rzeczą. Jedna paczka się zgubiła od kuriera z miankami, jakie miały do mnie dotrzeć, a dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o swojej kuchni. Bo jak zapewne dobrze pamiętacie, to tutaj kiedyś była podwójna płyta indukcyjna, dokładnie ta. Ona jest podłączana na 230 V, czyli standardowe gniazdko wystarczy podpiąć i wszystko działa, bo inne, większe płyty indukcyjne już muszą być podpinane do siły, bo tam już jest większa moc tego, nie wytrzyma normalne gniazdko, to jest spoko i działa. Ale pomyślałem sobie, że lepiej by było z tego zrezygnować, bo i tak na co dzień nie gotuję, tylko korzystam z kanapek na przykład, albo gotowego jakiegoś obiadku gdzieś w innym miejscu, w jakimś barze mlecznym. Więc zobaczcie, wymieniłem blat i mam tutaj ładniej czyścić. A czy pozbywam się możliwości gotowania? Otóż nie i o tej rzeczy chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Tylko na wstępie chciałem opowiedzieć, że to nie jest moja fanaberia, że wymieniłem sobie blat tylko i wyłącznie, żeby nie mieć po prostu dziury razem z palnikiem, bo zapłaciłem kiedyś komuś, żeby wykonał mi tą kuchnię i ją zmontował, bo nie chciałem brać za to odpowiedzialności i to wszystko ten ktoś spartolił. Czy wy też tak czasami macie, że w pewnym momencie narasta w was frustracja i chcielibyście to wyrzucić z siebie? Ja nawet nagrałem vloga, którego ostatecznie nie opublikowałem, gdzie tutaj drobne elementy sobie naprawiam. Pomiędzy innymi to tutaj jest szafka, gdzie jest jakiś piekarnik, mikrofala. Tam są siateczki poukładane w środku, żeby rzeczy nie spadały z tyłu, które powinny być zamontowane, nie były zamontowane od początku. To też to jest jeden z takich problemów. Albo jeszcze inna rzecz. Jak sobie otworzymy tą tutaj półeczkę, zobaczcie do środka. Pięknie te przewody. Ja wiem, że tam małe natężenie sobie wchodzi do środka, małe napięcie i wszystko, ale mimo wszystko tak przewody nie powinny być poukładane. A dzisiaj się straszliwie zastanawiałem, dlaczego po naprawie nie działają mi światełka, te tutaj od szuflad. Okazało się, że wyłączył się przewód, bo zgniotła go szuflada, wcisnęła, a tam jest po prostu ręczny wyłącznik. O tym, jak mam rozwalone plecki w tej, to już nie będę opowiadać, ale... Ta szafka z rzeczami w środku o tyle była dla mnie enigmą, że jak sobie zobaczycie z tyłu, to tak naprawdę panowie majstry zamontowali tą siateczkę od spodu, gdzie ona powinna być od góry. To jest kratka wylotowa, czyli jeżeli mamy piekarnik, który się grzeje, musi mieć jakąś wentylację, musi tam być przerwa. Ale po to są te krateczki, żeby je tam zamontować. Okazuje się, że ci goście, którzy mi to montowali, zamontowali te krateczki nawet podwójnie w niektórych miejscach, a w niektórych ich po prostu nie było. A jedną z tych krateczek, którą przed chwilą widzieliście, ona nie ma wszystkich tych żeberek, bo ktoś głupi, inaczej tego nie mogę nazwać, odciął po prostu po dwa finy, po dwóch bokach, żeby to tak idealnie pasowało, jak w tym momencie pasuje. Bo jak teraz, o, bo jak teraz tutaj widzicie, te finy są, one powinny iść do samego końca. Tutaj te finy idą sobie do końca, w przeciwieństwie do tego, co się działo z tamtej strony. Tam są po prostu te finy pourywane. No i teraz się pojawia jeszcze zasadność sensowności tego, że jest tutaj siatka i siatka znajduje się także od spodu. Wystarczyłaby tak naprawdę jedna. O, widzicie tam na dole uszczerbienie? To jest wyrwany pin. Nawet kilka. Pojawił się jednak gorszy problem, bo już od samego początku, jak zacząłem korzystać z tej kuchni, to zaczęła mi się lać woda do szuflady, która znajduje się pod spodem. Tutaj była mała kałuża i zastanawiałem się, o co chodzi. Świeżo zamontowany, zasilikonowany dookoła zlew, a woda wcieka. I to tą stroną. Okazało się, że zaczął mi brat puchnąć. Byłem 6 razy łącznie, żeby to reklamować i za każdym razem, czy z infolinii, czy jak byłem w sklepie, odsyłali mnie z jednej strony do drugiej, bo z innej będzie lepiej. Ostatecznie za 6 razem, jak już byłem w sklepie, to pracownik przyszedł, zaprosił jeszcze 3 innych gości, 4 osoby siedzieli przy mojej sprawie, w końcu została zgłoszona, przyszedł rzeczoznawca, przyszli
sprawdzili. Tydzień później zadzwoniła do mnie pani, wyznaczyła miesiąc do przodu termin realizacji i wczoraj miałem wymieniany cały blat, więc musiałem wynieść wszystko z tego pokoju i z pokoju obok, żeby dało się gdziekolwiek ten blat dociąć. Okazało się, że poprzedni monterzy, zamiast żeby ten blat wyciąć odpowiednio, to oni uszczerbili go w jednym miejscu i nie przyznali się do tego, przez co on mi zaczął puchnąć i przez co ja musiałem tak dużo rzeczy zrobić, a mogli po prostu powiedzieć, no sparturiliśmy i trzeba blat nowy zamówić, to bym poczekał dzień lub dwa, bo nawet tutaj nie przebywałem. Tutaj muszę coś wyjaśnić, ale czy was też wkurzają wszędzie pojawiające się reklamy czarnego piątku? Ja dostałem od X-Komu zestaw, bo po ubiegłorocznej awarii naszej strony w czarny piątek sprowadziliśmy z Japonii serwery prestiżowej firmy New Jebnie. Nie, ne, ebnie. Żeby przeczytać, to zatrzymajcie sobie teraz odcinek, albo ewentualnie dolną część możecie zobaczyć, o co tutaj chodzi. Natomiast dlatego, że dostałem tutaj wojskową indywidualną rację żywnościową z konserwą mięsną, pasztetem mięsnym, sucharami specjalnymi i tak dalej, to sobie kiedyś pewnie otworzę, albo zostawię po czarnym piątku, jak uda się przeżyć. Natomiast ze względu na to, że może się pojawić radioaktywny opad, to dostałem płyn Lugole. I wiele osób zauważyłem, że nie wie, po co była Lugola. To jest taki roztwór, tylko że to nie jest spożywcza Lugola, to jest do, tak mi się wydaje, to jest do aplikacji zewnętrznej. To jest płyn odkażający. Tutaj mamy świadectwo jakości. To jest z 3% zawartości jodu. I po co się używało takiego roztworu? On był podawany, żeby tarczyca miała wchłonąć jod, który znajdował się w Lugoli, a z radioaktywnego opadu, gdzie było dużo jodu radioaktywnego, ten radioaktywny jod nie miał wchodzić do tarczycy. Tylko w przypadku stosowania tego dużo osób też mogło mieć raka tarczycy, takiego normalnego. Więc to nie jest to, że to się powinno stosować, tylko w razie jak jest, wiecie, wybuch, no to może wtedy by było warto, ale tak poza tym można odkażać na przykład jakieś otarcia, drobne rany i tak dalej, to mówię tak jakby co jako ciekawostka, a więcej możecie poczytać w internecie. A, dlaczego w ogóle przerwałem to, bo chciałem powiedzieć, tu nie chodzi o to, że ja musiałem tamten cały pokój wyciągnąć i o wielkie mi halo, bo ziemniakowi młotem walą. Nie. Żeby wymienić ten blat, musiałem cały ten pokój opróżnić, bo tutaj cieli nowy blat, więc tutaj wszędzie był pył, syf i kurz, a miałem tutaj sporo rzeczy. Musiałem tak samo wyciągnąć wszystkie rzeczy z kuchni, a to też sprawiło, że musiałem przez cały dzień wysprzątać wszystko. Kolejnego dnia przez cały dzień rąbali, rwali, cieli stary blat, bo on był tak naprawdę wklejony. I niestety, gdyby to zrobili wtedy, kiedy to spartolili, to wtedy by nie było problemu, bo nawet tutaj nie mieszkałem w żaden sposób. A w momencie, kiedy oni mi weszli z butami już rok później, no to był dla mnie problem. I dlatego narzekam, bo to powinno być załatwione dawno. Ale plusem ostatecznym jest z tego to, że będę mógł w końcu ostatecznie zerwać folię. I odpowiadając na pytania wszystkich, dlatego nie zmieniałem folii, bo nie miałem jeszcze wszystkiego zrobionego. A ta kuchnia wcale nie jest niebieska, tylko ta kuchnia jest piękna i biała. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz. Jak teraz zobaczycie, ponoć jakaś wadliwa seria była. Bo się okazuje, że ja nie idę, nie reklamuję tego, tylko ja muszę zadzwonić do zewnętrznego dostawcy, który jest także serwisantem i ten zewnętrzny dostawca serwisant dopiero może mi zapewnić tą część. I muszę wtedy też wszystkie te dane... Czyli ostatecznie macie jakikolwiek problem, wszyscy po prostu zdejmują spokój. Jeszcze się wtrącę. Widzicie, jak wygląda mój zlew? On ma bardzo wąską tą płytkę z boku, która okrywa dookoła blat. On jest leciutko podklejony silikonem, ale mamy tam 6 mm, które można wykorzystać. Jeżeli będziecie kiedykolwiek budować u siebie kuchnię, to sprawdźcie na 100%, nie bierzcie tego blatu, bo zlewu. Dlatego, że normalne zlewy, które są delikatnie wypukłe, one mają około centymetra miejsca i tam spokojnie można wrzucić dużo silikonu, natomiast w przypadku takiego da się tylko te 6 mm i da się łatwo to wypłukać, jeżeli się szoruje taki blat i będziecie mieć taki problem, że będzie wam puchło. Lepiej jest oczywiście dać kamień, tylko kamień jest droższy i ciężej go obrobić. Taka przestroga. Ale nie chcę, żeby to był temat dzisiejszego odcinka, tylko żeby z niego płynęła jakaś nauka i żebyśmy się dowiadywali jakichś nowych rzeczy. Otóż, jeżeli macie swoją kuchnię i chcecie ją zaaranżować w bardzo prosty i przyjemny sposób, to wcale nie musicie korzystać z takich gotowych rozwiązań jak płyta indukcyjna, która oczywiście będzie dodatkowo od spodu chłodzona. Ona musi być chłodzona, żeby działało, musi być ustawiona 15 cm od rogów, żeby gwarancja między innymi działała, więc wszystkie drobne kruczki trzeba zawsze sprawdzać. Ale jeżeli jesteście studentem, studentką, chcecie mieć w swojej kuchni jak największą dowolność albo wykorzystywać to pomieszczenie do różnych innych rzeczy, to nie jesteście przywiązani tylko i wyłącznie do dużych rozwiązań. Możecie także skorzystać z przenośnych. Nie jest to, że ja polecam w ogóle tą firmę i ten produkt z tego dużego szwedzkiego sklepu. Ja go kupiłem dlatego, że akurat byłem przy okazji jakichś tam innych drobiazgów. Ale mamy na przykład producentów takich jak Silvercrest albo jest na przykład Severin KP1070.
Tak samo jak w przypadku gotowej płyty indukcyjnej do zabudowy, tak samo mamy przewód, tylko tym razem nie zakończony trzema gołymi przewodami, tylko tutaj mamy normalną wtyczkę 230 V. Dodatkowo całość można sobie zawiesić, na przykład jak tego w danej chwili nie używamy, albo tutaj jest uchwyt do wieszania na jakiś gwoździk, albo ja zamierzam to po prostu chować przez większość czasu gdzieś tam na górę do szafki, bo nie będzie mi to potrzebne. Ta płyta niczym się nie różni praktycznie od tej płyty, jeżeli chodzi o budowę, jedynie stoi sobie ona luzem. Magdy Gessler. Teraz jak się zastanawiacie, czym się różnią garnki takie zwykłe od płyty grzewczej, od płyty indukcyjnej. Indukcyjne mają taką grubszą powłokę od spodu, jakiś tam magnes, inne rzeczy, nie znam się na gotowaniu. Co się daje pod jajka, żeby się usmażyć? Olej może być? Nie za dużo? Jeżeli się zastanawiacie, to takie rozwiązanie będzie troszeczkę głośniejsze niż taka wbudowana płyta, bo całość rezonuje blatu. Ale jak już sobie odpalimy, zagrzejemy naszą patelaszkę, to możemy na spokojnie zacząć sobie jajeczko grzać na niższym grzaniu, żeby nie stopiło się od razu. A co do pasma nieszczęśliwych nieszczęść, to jeszcze mieliśmy spago nagrywać, na przykład, ale się biedaczek rozchorował. Pyćkę soli. A oprócz tego nie każdy lubi coś takiego robić jak ja, ale ja na przykład lubię straszliwie jajecznicę, jak robię taką totalnie łysą i wesołą. Dorzucam sobie troszeczkę keczupu. Kurczę, co ja zrobiłem. I na koniec troszeczkę ciemnego chlebka. A ja opowiem jeszcze o jednym projekcie. Nie będę wam spoilować wszystkiego, ale na przykład, o tutaj mam LEDy różnego rodzaju. Te są na przykład SK9822, te są WS2813 chyba B, tu są WS2812B, tutaj mam Arduino, tutaj mam jeszcze Raspberry Pi, bo też mnie prosiliście, żeby coś z Raspberry Pi zrobić, więc staram się ogarnąć sterowanie wszystkim na różnych, bo czeka mnie absolutnie największy mój projekt LEDowy w życiu. I zastanawiam się, dlaczego tak mało komentarzy było na temat ściany. Czemu ona ma różnego rodzaju paski? Jedynie co to widziałem w komentarzach, myślałem, że to ja mam brudny monitor, a to ziemniak ma brudną ścianę. Chociaż nie, ja wiem, o co chodziło. Chodziło o to, żeby to załatać, a nie chodziło o te paski, które się znajdują tutaj za mną. Wow. Jest jeszcze jedna rzecz, bo w wolnym czasie zacząłem grać sobie w Tibie i pomyślałem, że w końcu muszę w swoim życiu spróbować myszki z 12 przyciskami. Czy chcielibyście coś usłyszeć więcej na temat 12-przyciskowej myszki? Ma to Corsair, ma to Razer, ma to jeszcze paru producentów, ale tą wziąłem, bo ta była na promocji akurat i jeszcze jej nie otworzyłem. Oprócz tego możliwe, że będę zmieniać cały design ukrytego stanowiska. A to nie ze względu na to, że tutaj są jakieś problemy spowodowane tym, że tamtym, ale trochę tak jest. Dlatego, że jak zobaczycie sobie, jeżeli się otwiera te drzwiczki, to one mimo wszystko są dosyć ciężkie i w tym miejscu jest dosyć mocno wygnieciona podłoga. I nie chciałbym, żeby ta wykładzina się tutaj zepsuła. Stąd też wymyśliłem coś troszeczkę innego, a oprócz tego trochę druga inna rzecz. Wiele osób mi mówiło, fajnie, żółte szafki są takie fajne i unikatowe, ale dobrze wiecie, że ja lubię za każdym razem robić coś innego, coś ciekawego, coś fajnego, oświetlonego w ładny sposób, a niestety żółty kolor w połączeniu z jakimkolwiek innym nie zawsze jest taki ładny i przyjemny. Więc myślę, żeby tutaj dać białe szafki, a potem je jeszcze pooświetlać z zewnątrz, ale tutaj nie będę zdradzać swoich pomysłów, co bym chciał zrobić. Jestem znowu na diecie. To mój cheat meal. Oprócz tego wszyscy, którzy mi kibicowali, jeżeli chodzi o mojego ananasa, że go rzeczywiście nie ususzę, możecie zobaczyć, że zrobił się znacznie większy, rozbudował swoje listki na górze. To ma ponoć odpaść na wiosnę, bo to nie jest jadalne, to jest tylko takie ładne, okrągłe, żeby po prostu wyglądało. Natomiast jeżeli zobaczycie z tej strony, on jest trochę wykrzywiony jak krzywa wieża w Pizie, ale chyba nie dlatego, że grunt był nie teges, ale zobaczcie, on się zaczyna rozrastać tutaj na dole i zaczyna puszczać dwa kolejne ananasy. Nie wiem, czy da się je jakkolwiek podzielić, ale będę musiał go niebawem przesadzić do trochę większej doniczki. Najważniejsze, że już tyle miesięcy razem ze sobą wytrzymaliśmy. A jak już na naszej płycie nam zniknie literka H, to możemy ją spokojnie spakować, schować i absolutnie o niej zapomnieć i mieć więcej blatu do siedzenia, bo dwie osoby tutaj było spokojnie jeść, teraz można spokojnie przy tym blacie jeść w trzy osoby. Ale dzisiaj tak mocno może technologicznie nie było, bo to było bardziej takie hej, pokażę wam coś ciekawego. Płyty indukcyjne, małe, przenośne są możliwe, podłączone do gniazdka i to jest informacja, która powinna główna z tego płynąć. Nie zawsze każdego dnia się wszystko udaje, bo czasami trzeba poczekać na swoją paczkę znacznie dłużej niż się powinno czekać na tą paczkę, a wam zdradzę, że w środku było chłodzenie Noctuły, bo wypuścili czarne chłodzenie, to Chroma Max. A nad tymi projektami wszystkimi, nad którymi w tym momencie siedzę, no to trzeba ukłonić się troszeczkę dłużej, stąd też te filmy nie pojawiają się codziennie, ale widziałem dużo komentarzy. Ziemniak, not quantity, but quality, więc
Mniej jest filmów, ale mam nadzieję, że te filmy po prostu będą lepsze i bardziej przemyślane, żeby pokazywać coś, co jest ciekawe i fajne. I dlatego nie to, że jest przerwa, że ja się opierniczam, tylko to jest przerwa, bo pracuję nad większymi rzeczami. Wracam pracować nad nimi. Wam życzę miłego, udanego weekendu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to łapka w górę, subskrybuj. Jak to jeszcze nie subskrybuj, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Ty, kwiaty piękne są, nawet sztuczne.